teatr ma już 15 lat. W 1990 roku powstał zespół taneczny złożony z młodzieży, którą sama kształciłam i również przygotowywałam dla nich choreografię. To był zespół taneczny, który się nazywał Impuls. Po takiej 5-letniej pracy z zespołem moje takie marzenia i myśli o zawodowej grupie powoli zaczęły się krystalizować i właśnie w 1995 roku przekształciłam zespół w teatr tańca. Dołączył później do mnie Grzegorz Pańtak, obecnie mój mąż. W teatrze obecnie tańczy 20 tancerzy. I tak jak marzyłam, marzenia moje się spełniły. Jest to miejski teatr tańca, w którym tańczą zawodowi tancerze. Jesteśmy taką grupą, która realizuje przede wszystkim duże przedstawienia pod względem obsadowym. Czyli to jest kilkunastu albo kilkudziesięciu tancerzy. I to są przedstawienia, które są, można powiedzieć, takimi baletami jazzowymi, modern jazzowymi, czy baletami wręcz współczesnymi też. Jako choreografowie staramy się, aby w przedstawieniach naszych muzyka stanowiła bardzo istotny element. Nie jest ona jedynie tłem, nie tworzy ona jedynie klimatu. Jest ona również częścią całej struktury spektaklu, również tą formę buduje. Jako szef zespołu muszę pamiętać o tym, aby dawać im możliwości rozwoju. Staram się w Kieleckim Teatrze Tańca zapraszać coraz to nowych pedagogów, choreografów, aby dać im możliwość poznania również innych styli tanecznych. Staramy się zapraszać choreografów naprzemiennie i kobiety, i mężczyzn, żeby energia i damska, i męska była bardzo wyraźna w naszych przedstawieniach. Żeby artyści nie byli uniseksualnie traktowani. Że forma ciała jest jednak określona płciowością. Obecnie teatr się bardzo rozbudowywuje, mamy więcej pomieszczeń, mamy drugą salę baletową. Marzy mi się, że Kielecki Teatr Tańca będzie mógł realizować chociażby spektakle amerykańskiego teatru Elvina Ailey, który jest dla mnie inspiracją. Zakładamy sobie taki plan, że będziemy chcieli zdobyć jakieś światowe tytuły. Chciałabym, aby zespół zatańczył Święto Wiosny w choreografii Angelina Preli-Żokarza, ale również zakładamy sobie taki plan rozwoju festiwalu, który również Kielecki Teatr Tańca organizuje, rozwoju przede wszystkim edukacji, bo również przy Kieleckim Teatrze Tańca działa szkoła tańca, bardzo duża, organizujemy międzynarodowe warsztaty taneczne i przede wszystkim ten rozwój artystyczny, jeszcze lepsza jakość każdego tancerza i zadziwiające spektakle.